Znacie go doskonale z występów w klatce organizacji KSW. Światła, 15 tysięcy ludzi i zazwyczaj wielki szum wokół jego osoby. Szum, który konsekwentnie próbuje ukoić, wyprowadzając się, jak patrzę naprawdę, na grubą wieś pod Płockiem, aby sobie w ciszy i spokoju egzystować i mieć czas na swoje przemyślenia, a tych akurat w przypadku Marcina Różalskiego nie brakuje. Jesteśmy w miejscowości, której nazwy nie potrafię nawet wymienić, Borowiczki Pieńki chyba, ponoć dzielnica Płocka. Dla mnie to w ogóle całkowicie jakieś totalne, chciałbym powiedzieć, zadupie, powiedzmy, że bardziej wiejski klimat. I zobaczmy, jak mieszka w nowym domu, który cały czas gdzieś tutaj się jeszcze buduje, Marcin Różalski. Ja myślę, że warto pokazać ten kapitalny samochód, który oczywiście zdradza, gdzie jesteśmy. Myślę, że z sąsiadami Różal problemów nie ma, o to też pogadamy. Chcę, byśmy pogadali przede wszystkim o tym, jaki jest Marcin Różalski na co dzień, bo my go znamy z tej sportowej otoczki całej i kreacji, która nie do końca jest kreacją na potrzeby mediów, a przede wszystkim pokazuje, jaki Różal jest naprawdę. Ja mam go przyjemność, naprawdę wielką przyjemność znać już ponad 10 lat i za każdym razem, jak się widzimy, jest w stanie mi czymś zaskoczyć, także zobaczymy, czym zaskoczy nas dzisiaj. Przede wszystkim to jest w ogóle sztos, niebezpieczny właściciel. Ha, ha, Marcin! Ale niespodzianka, niespodzianka. Mam do ciebie, tylko poczekaj, gdzie są twoje te psy, żeby mnie nie zjadły. Chodź, one dobre kluczy nie chodzą. A, to spoko, to ja jestem z tych ty. Tradycyjnie widzę, nie uznajesz medycyny współczesnej? Proszę. Zaraz o tym też pogadamy, co? Dobra, mi się pysił, opowiadaj, bo ja jestem u ciebie po raz pierwszy. Chciałbym wiedzieć, po co ci to. No dobry początek. To jest na przykład pierwszy, dostałeś kiedyś nóż od kogoś? Pierwszy scyzoryk od wuja, od dziadka, od... Wiesz co, nie, zazwyczaj dostawałem książkę. Właśnie, widzisz, a jakoś będę dostałem sobie pierwszy nóż od mojego ówczesnego i to był dla mnie, nie wiem, nie umiem tego opisać. To jest na przykład nożyk mojego pasierba, który dostał ode mnie w prezencie, bardziej cieszy, na razie go nie nosi, bo ten. A tak, no tak, no co, no to są rzeczy potrzebne w codziennym użytku. Tak, powiem ci, że najczęściej, że ten jest dobry, bo jest długi do krojenia chleba. Ten jest na przykład zrobiony, to zrobił kolega na licytacji naszego sułtana, którego wykupiliśmy, konia. To jest z tarnika, to jest taki mocny bardzo pilnik, zierak do robienia, do wertowania kopyt końskich, ale tam człowiekowi też można coś zwertować, jak będzie niegrzeczny. To jest to. To jest na przykład prezent od mojego przyjaciela Wartana. Tak? Bardzo ładny z elementami wilków. No a po też takich historii nie ma. No, to jest na przykład prezent od Sławka Duby z DSF-u, który zawsze mnie raczy jakimiś rzeczami. A to my, to są bardziej takie przyrządy pracy. Katana to, rozumiem też, tak? To jest ozdobne, to żadna nie filozofia, to jest blacha chyba z rynny wydrukowana. Nie stać się włos na tą chwilę, żeby kupić sobie oryginalną katanę, ale będzie mi stać. No, to jest od naszego jednorękiego ciastka Ninja. Z Japonii mi przywiózł. Pozdrawiamy po was serdecznie. Tak. Kurczę, no powiem ci, że szybko to żeście się urządzili, bo ja pamiętam, jak tu deski zwoziliście, aby cokolwiek rozpoczynać. No tak, powiem ci, że no szybko, no w ogóle 3 lata. 3 lata, bo problemy były, no tak jak każdy, problemy finansowe. Problemy były... Przecież ty w KSW zarabiasz fortunę. No właśnie, to. Ale wiesz, jeszcze te inne nieruchomości. I witaj, ale nie, ale wiesz, no... Był tam jakiś taki, wiesz, mały kryzys finansowy. Druga sprawa, no problemy lekkie mieliśmy z sąsiadami, ale na szczęście zażegnane. No, a sąsiedzi są, czy gdzieś już w ogródku u ciebie znaczy, zakopali? Z tymi sąsiadami, co mamy tu pomiędzy, są bardzo mili, sympatyczni, dogadaliśmy się, jest fajnie. A z tamtymi kanaliami to jeszcze będą jakieś na pewno przeboje, bo mam plany też takie, daleko idące co podług nich. I to jest to. A dwa, wiesz, no co, później były problemy, tak jak to z każdą ekipą. Na początku ekipa fajna, bo fajnie, a później wychodzą syfy, na przykład ten chłopaczek Przemuś, co nam teraz tam pomaga, ogarnia nam tu wszystko nam czegoś robi, robił nam dach. I mówi tego Hama, swojego szefa, że materiału brakuje, a kurwa, niby kolega. Mówi tak, dobra, chuj, rób z tego, co jest, nie? No to wiesz, to... Później ja się dowiaduję o tym i złość okrutna na pana majstra. Złapałem pana majstra, dla mnie dobrze, że złapałem w miejscu publicznym i dla niego, bo on jest zdrowszy, ja nie mam wyroku. Ale na przykład Przemkowi on nie zapłacił za robotę, Przemek go tam za ucho wytarmosił,
No poszedł na policję, jak to bardzo ostre teraz bandziory nawet w modzie chodzą, tak? I Przemek musiał chodzić z bransoletką przez jakiś czas. No ale teraz już Przemek jest już cyk i nam wszystko tu ogarnia. No i później wiesz, później tak jak to się dobrze poukładało, tak jak powiedziałeś, wiesz, KSW mi zapłaciło $1 000 000. No wiadomo, to tak. Już mnie sponsoruje. A ile dostałeś od udziału, żebyś przegrał? Starczy na jakieś tam dodatkowe tutaj altanki? 1 500 000. Także wiesz, także szybko skończyliśmy. No i co, nie wygląda, że to jest jeszcze dużo pracy, bo na działce to jest zawsze do roboty. Musimy obrzucić jeszcze, wiesz, farbą z zewnątrz, tak, no tak jest, no słuchaj, no już mieszkamy 3 miesiąc i nawet gdybym teraz nie dał wychodzić odpukać, musiał wrócić do miasta, ja sobie dół tu kurwa wykopię, będę dole mieszkał. Nie wrócę nigdy do miasta. Jeszcze o tym pogadamy, jak wyjdziemy sobie na zewnątrz. Wiesz co, ja muszę zobaczyć jedną rzecz, wiadomo, z wiadomych względów, bo widziałem tylko na zdjęciu wrzucona, to zrobiłeś sobie tutaj swój własny gym. Tak, gym. To duże słowo. Gym, salkę. To jest duże słowo. Duże słowo. Chciałem, żeby amerykańsko brzmiało, wiesz. No tak. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że no, każdy ma swoje pasje, tak? Biorąc pod uwagę, Łukasz, że my nie jesteśmy młodymi już ludźmi, bo ty jesteś tylko nie młodszy, ale i tak... Zdajmy bój. Nie, nie musisz. Spokojnie, trzeba bo i tak, słuchaj, no, ty nie jesteś już, czy jesteś czynnym takim sportowcem, ale trenujesz, tak? Ja też w pewnym momencie przestanę już czynnie walczyć i wiesz, i nawet, że bić się będę, może będę bić się oficjalnie, ale my się tutaj zbieramy na sali i się bijemy, bo się bijemy na moich zasadach, jest fajnie, można i parę groszy zarobić, także wiesz, także coś się dzieje. Zrobiłem salę taką, jaką potrzebuję. Ja potrzebuję mało miejsca, bo ja nie uciekam. No przede mną uciekają. Ja się lubię bić, dobra, tak. Tu nie ma gdzie przede mną uciec. Poza tym, no słuchaj, tak, mam około 20 metrów tutaj. Zapasów nie wiadomo jakich tu nie porobimy, no ale tam przewrócić się można, tak? Jest ściana, którą można sobie jakoś podciągnąć, niby że walczysz pod siatką. Tak, ściąga sparych partnerów tutaj do siebie? Tak, mam teraz zajebistą ekipę, widzisz. W moim przypadku to jest tak, że Coś się psuje, jest lekka panika, planuję gdzieś tam wyjazdy, coś tam, już wszystko mam praktycznie poukładane i nagle wszystko odwija. No, że teraz dzisiaj mieliśmy trening, średnia waga dzisiaj na treningu to było grubo ponad 100 kg, a na treningu było prawie 400 kg. Wczoraj na przykład mieliśmy wieczorem trening, było ponad 300 kg. Wczoraj rano, gdy mieliśmy sparingi, było ponad 500 kg. Ja mam wszystkich chłopaków tutaj z tego, którzy mnie dociążają teraz przed walką, plus ja, plus wszyscy właśnie moi sparring partnerzy, no to będzie grubo ponad tona. No i coś się dzieje, wiesz, fajnie jest, nie? Jest naprawdę fajnie, poza tym wiesz, fajne jest to, że mając sali, wszyscy mówią, nie rób sobie sali, bo nie będziesz ćwiczył. Nieprawda. 2 godziny odchodzą, bo tak, nie muszę chodzić z psami, bo psy wypuszczam na dwór. Nie muszę robić żadnych zakupów, nie muszę się ubierać, bo ja schodzę z góry i jestem już na dole na sali. Także no super, ja jestem bardzo zadowolony i, no, i wiesz, no i to jest następne spełnienie moich marzeń. Wy tego nie czujecie oczywiście, bo śmierdzi taką halą, salą, którą ja uwielbiam, a której ja się wychowałem, ty prawdopodobnie tak samo, tak i to jest fajne, chłopaków. To jest fajne. To jest niepowtarzalny klimat. Fajne dobrej, też jest to na przykład, wiesz, że teraz na przykład ja byłem trenerem w dużym klubie u siebie. Teraz jestem nadal trenerem, ale na przykład jestem takim, może nie personalnym, ale mam małe grupy. Mam na przykład, przyjeżdża do mnie 4 kolegów z pod miasta, przyjeżdża do mnie taka znajoma z kolegą, przyjeżdżają do mnie moje chłopaki, których zawsze trenuję. Mam takich 10 grup, tak po 4, po 5, po 6 osób. I wiesz, ja ich tutaj trenuję, to jest fajnie, bo ja ich mogę lepiej wytrenować, bo ja każdego mam na oku, wiesz, chodzi. Dwa, ja nie muszę się spieszyć do Jerzy, bo ja to wszystko mam na miejscu. I oni też na tym lepiej korzystają, także no, ja jestem bardzo do tego zadowolony, super. Poza tym wiesz, no zobacz, tam leży moja siłownia, tak? Drążek, obciążenie, tutaj. Tu jest moje cardio, tak? Rowery. Tu jest, tam są skakanki, piły. Czego więcej do szczęścia potrzeba? Nic nie. Zazdro, będę podkreślał to za każdym razem. I o domu, i o sali. Pamiętaj, że zawsze możesz przyjść tutaj sobie pomieszkać. Nie jest miękko, tak nie ma problemu. Daleko w sumie nie jest. Nie. Dobra, lecimy dalej. Nie będziemy zwiedzać całego, bo to nie jest MTV Clips. Nie będziemy patrzeć, wiesz, jak wygląda twoja sypialnia. Nie chcę nawet... Ale jeszcze można zrobić ujęcie, bo tam jest ciąg dalszy moich. Ojojoj! Tak, to warto pokazać. Shurikeny, rzucasz gwiazdkami? Więcej nożami. Widziałem jak tu przyjechałem, widziałem, że tu jest specjalna tarcza do tego. Jest. Jak się tarcza popsuje, to sobie znajdę kilku. Jest i teraz mogę kilku ściągnąć. Chodźmy, zobaczmy. Prowadź! Barek jest, oczywiście po walce, wiadomo. A to jest takie dla gości bardziej. Ja wiem, że nie piję. Ja też.